że no, bardzo ciężkie spotkanie, bardzo mocna ekipa z Węgier, no i niesamowita końcówka. No tak, prowadziliśmy 10 punktami, 11, chłopcy już uwierzyli, że to koniec meczu, ale Węgrzy grają do końca i my byliśmy w gorszej sytuacji. No cieszę się, że żeśmy wygrali, bo dalej jesteśmy w grze, gratuluję zawodnikom. Trochę horroru i trochę nerwów było. No, wynik cieszy, ale mówię, no też może to jest i pierwszy mecz. Widać, że drużyna była troszeczkę zestresowana, jedna i druga. Trochę emocji targało nimi, publiczność przyszła, troszeczkę dopingowali. Więc tak jak mówiłem, no, wygraliśmy no, i jesteśmy dalej w grze. Kacper, widać było, że no, taka presja była, że dzisiaj mocno zdenerwowani wyszliście na parkiet. Tak, ciężki zawodnik, ciężki mecz, no ale jakoś daliśmy radę. To dobry prognostyk przed następnymi spotkaniami, bo nie ukrywajmy, że Węgrzy to bardzo mocna drużyna. Tak, no bardzo mocna drużyna. Ciężko było, ale jakoś daliśmy radę. Dzięki bardzo i powodzenia w kolejnych meczach.